Witajcie, witam Was z makiety użytkownika Rexio 1164. Makieta kolejowa z lokomotywami i składami sterowanymi oczywiście na pilota. Byliśmy już kiedyś na makiecie innej autorstwa użytkownika Paweł, tego samego od projektu PKS. A dzisiaj jesteśmy na trochę innej makiecie. Trochę się pobawimy, trochę ponarzekam. Trochę pochwalę, czyli jak zawsze. Na początku łączymy siódemeczkę z wagonami typu BHP, czyli tak zwanymi BIP-ami kultowymi. RP1 definitywnie nie pasuje do siódemeczki, tylko bardziej do jakiejś amerykańskiej lokomotywy, takiej spalinowej. Wjedziemy sobie na stację Korzybiu. Korzybiu, no trochę się tak śmiesznie. Gdyby to było ukreskowane i EU na końcu, Korzybiu, no to byłoby troszeczkę inaczej. No tak to mamy Korzybiu, nie wiem skąd taka nazwa, ale okej. Okay. Dobra, wjeżdża nasza siódemeczka na stację i na tej stacji sobie ją zatrzymamy. OK, i niech sobie stoi. A teraz pobawimy się troszeczkę w manewry. Tutaj sobie przestawiamy. Albo nie, inaczej jeszcze to zrobimy. Na razie niech tak będzie. Tutaj sobie przestawimy. Tutaj jest dobrze. OK. Na grze nikogo nie ma, więc możemy sobie swobodnie pomanewrować. Specjalnie nagrywam to o takiej godzinie, żeby nikt tu nie wszedł. Bo przy dwóch graczach, no już są pewne problemy. Teraz nawet już są problemy. Troszeczkę. To teraz bierzemy sobie tą lokomotywę SM42 bodajże. Stonka SM42. To będzie taki zestaw tylko z jednym wagonem. Trochę sobie podjedziemy do przodu, ale na początku jeszcze oczywiście ustawimy rozjazdy wszystkie. O, proszę bardzo, wyjechaliśmy stamtąd, przestało klatkować. Czyli tamto miejsce jest po prostu takie felerne, że tak powiem. Bo tutaj już wszystko ładnie śmiga. No i dobrze, tutaj mamy naszą stonkę z jednym wagonem BIP-a. A teraz musimy sobie zmienić ponownie rozjazd tutaj i tutaj. Wyszukać adres tej lokomotywy z żółtym czołem. Jak to mówią Mikole,
Żółte czoło. Wyciągaj kamerę. Żółte czoło jedzie, Pieter, wyciągaj kamerę. Czy tych wagonów jest dosyć sporo? Kurczę, chyba inaczej to zrobimy. Okej, to się sprzęgnęło. I wyjedziemy sobie tym składem w stację na ten peron obok. Po prostu później zobaczycie, dlaczego tak chciałem zrobić. Od razu odejdę sobie stąd kawałek, bo może nie będzie takich lagów. Palą się w ogóle te światła? Palą się. Okej, i to niech sobie tutaj stoi. Ja ponownie przestawiam ten rozjazd. I teraz jeszcze będzie taka akcja, że biorę sobie tą lokomotywkę. Tutaj musimy cyk. Tu jest dobrze. I tutaj jeszcze cyk. No tu jest inny ten sygnał dźwiękowy. A w ogóle ta lokomotywa to jest prawdopodobnie ET-21. Tak strzelam. Tak, bawimy się dzisiaj w manewrowanie na stacji. I na grupie. Okej. Trzeba trochę cierpliwości do takiej zabawy, ale jeśli ktoś to lubi, to właściwie ta gra jest tylko dla takich osób, które to lubią. Bo do makiety nie tylko kolejowej, ale ogółem do makiet trzeba mieć złotą cierpliwość. No i to jest koniec manewrów na dzisiaj raczej. No teraz jeszcze tylko ustawimy sobie tutaj. To musi być skierowane na ten peron po prawej stronie, czyli jest ok. No i bierzemy naszą stonkę i jedziemy. Teraz już bez żadnych manewrów, tylko po prostu jedziemy przed siebie. Tak, aby objechać po prostu całą tutaj tą mapkę.
Mijamy jakieś ładne jeziorko. Są porobione ogrodzenia. Namioty jakieś. Stoją rozbite. I tu będzie bardzo ciekawa rzecz, mianowicie skrzyżowanie. Właśnie musimy zwolnić. Skrzyżowanie torów kolejowych. No jedziemy sobie dalej. Tu jakiś Mikol stoi. W krzakach. Tutaj u góry jest takie miasteczko na wzniesieniu zrobione. Parę jakichś budynków, jakichś kamienic, bodajże jakiś kościół czy tam ratusz. A cała ta linia, po której teraz jedziemy, to jest taki wielki kwadrat. Taka elipsa właściwie. Dlatego zaraz zobaczycie, po co były mi te manewry na początku. Oj, spadłem z SM-ki. Surfuję sobie na składzie kolejowym. Na normalnym makiecie coś takiego by oczywiście nie przeszło, bo po prostu modele by się złamały. A i w ogóle właśnie rzecz, na którą nie zwróciłem wcześniej uwagi. A miałem na to zwrócić od razu uwagę na początku odcinka. Cała sieć jest niezelektryfikowana, mimo tego, że mamy lokomotywy elektryczne, niestety, no. Szkoda. Przejeżdżamy przez jakieś zarośla. W tym miejscu mi trochę brakuje jakiegoś otoczenia. Po prostu wokół tego torowiska jest łyso, nic nie ma. Żebym teraz tylko nie spadł na tym łuku. No, spadłem. No i te manewry były po to, żeby teraz mieć wolny tor właśnie i się nie przejmować, tylko jedziemy sobie, nie będzie żadnej kolizji. Przynajmniej nie powinno być. No nie ma. Nie ma tutaj żadnego takiego, bo tutaj mamy już ustawiony wjazd na prawo, czyli wjedziemy sobie na ten wolny tor. Tutaj po drodze nam nic nie stoi na grupie, więc po prostu jest wolny przelot. Także fajnie sobie ogarnęliśmy trasę przejazdu. Niczym na nastawni kolejowej. No i koniec kursu. I teraz sobie weźmiemy jeszcze to. Tą siódemeczkę żółte czoło z tymi wagonami i dojedziemy do skrzyżowania kolejowego. Tam sobie zostawimy ten skład, porzucimy go. I będziemy szli w kolejne miejsce, które chciałem wam pokazać. Czyli miejsce, w którym stoi jednostka N57.
Niestety na tą lokomotywę tak sobie fajnie nie wejdziemy chyba. Ale możemy wejść na wagon. To by było fajne miejsce na miniaturkę filmu. Właściwie. Albo dobrze, porzucimy sobie ten skład już tutaj. Bo coś pomału to nam idzie. I od razu idziemy w tamto drugie miejsce, które chciałem wam pokazać, gdzie stoi jednostka N57. A żeby się tam dostać, będziemy musieli pójść śladami tego drugiego toru, z którym się wcześniej krzyżowaliśmy. No i jesteśmy. W takich oto zaroślach skończyła sobie bieg jednostka N57, tutaj rozczłonowana nieco bardziej. I chyba ta jest niesterowalna jednostka już. A ta 1425 jest. Przy czym muszę wam coś pokazać, mianowicie możemy sobie pojechać jednym członem. Nie ma żadnego problemu. Ale gdy się sprzęgniemy zresztą, no to już tak kolorowo wtedy niestety nie będzie. Niestety, jak widzicie, nie ruszymy. Także N57 jest grywalne, ale tylko jako jeden człon. W dodatku to nie jest człon nawet silnikowy. Więc tym bardziej jest to śmieszne. No szkoda. Ale tu jest prawilny RP1, już brzmi tak bardziej polsko. Jest jeszcze jedna rzecz tylko, którą chcę wam pokazać na tej makiecie. Która mi się spodobała, bo lubię takie klimaty po prostu. Ale mi się włosy świecą na niebiesko. Zobaczcie. Taki blask bije po prostu od nich. Opuszczony tor kolejowy, właściwie to starotorze. Mamy starotorze, czyli mamy nasyp, mamy elementy pozostałości po podkładach kolejowych. O, proszę bardzo, i to sobie tak biegnie przez las. No i tutaj końcówka nasypu. Jeszcze. Starotorze. Takie coś się nazywa starotorze. Uwielbiam właśnie chodzić, spacerować po starotorzach. Wyszukiwać resztki podkładów. Czasem gdzieś jest jakiś odcinek z szynami. Lubię bardzo takie miejsca. Właśnie takie starotorze. Także tym sobie u mnie autor gry zaplusował bardzo. Naprawdę mi się to podoba. No i to by było już na tyle. Z makiety Reksia. Pomanewrowaliśmy sobie troszeczkę. W sumie dość długi wyszedł ten odcinek. Pozdrawiam użytkownika KM w Sosnowcu i nie tylko. Czyli Audi 27 na Robloxie. Który w zasadzie mi polecił tą grę do nagrania. Trzymajcie się, mordeszki, siemandero.